Oddaję głos. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, jak wygląda praktyka w porównaniu z zapowiedziami i z tym, co miało być w naszym państwie w stosunku do obsad stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, agencjach, samorządach, tak jak zapowiedział rząd Platformy Obywatelskiej, że po wyborach Donald Tusk obiecywał, będą przejrzyste, klarowne sposoby powoływania i przejrzyste zasady nominacji w spółkach Skarbu Państwa, w radach nadzorczych. No i chcielibyśmy pokazać, jak to wygląda po wyborach. Otóż, proszę bardzo, pokażemy pana premiera Donalda Tuska, jak zaoczenia w wypadku pożarności będą wymagały bardzo konsekwentnego uznanego działania. Szanowni Państwo, a jak wygląda praktyka, kiedy Donald Tusk szedł do wyborów, mówił, że będą nowe, wysokie standardy. Premier obiecywał w exposé odpolitycznienie państwowych firm oraz stosowanie jawnych i przejrzystych zasad naboru do władz spółek Skarbu Państwa. Również pan minister Grat zapowiadał, że po wyborach wprowadzimy ustawę, która całkowicie wyeliminuje polityków ze spółek Skarbu Państwa. Teraz możemy, Szanowni Państwo, pokazać, jak wygląda praktyka powyborcza. Oto zasady. Zaprezentuję Państwu 7 zasad głównych. Pierwsza zasada. Wszędzie, gdzie można, wstawiamy swoich. Druga zasada. Jeśli jesteś rodziną posła lub senatora, lub byłym posłem czy senatorem, dostajesz stanowisko dyrektorskie lub radę nadzorczą w spółce. Tutaj Państwo widzicie różne nominacje właśnie osób związanych z Platformą. Podam przykład choćby licznych stanowisk posła Wojnarowskiego w KGHM-ie, posła Marcinkiewicza, posła byłego posła Maćkały, który również znalazł wysokie stanowisko, byłego senatora bielsko-białej do WORD-u, został powołany były poseł Edward Płonka. I takich przykładów można mnożyć dziesiątki. Trzecia zasada. Jeśli jesteś radnym Platformy Obywatelskiej, rodzina znajdzie zatrudnienie w samorządzie. Na takim przykładem dobitym może być jednostka wdrażania projektów unijnych w samorządzie mazowieckim, gdzie kilkadziesiąt osób znalazło zatrudnienie, a radni Platformy bez żenady mówią, że na przykład synowa szukała pracy, więc poprosiłam radnego, który tam pracuje, i pracę im załatwił, nie licząc na to, czy ktoś ma, czy nie ma kompetencji. Kolejna zasada. Jeśli jesteś funkcyjnym w strukturach Platformy lub byłeś w gabinecie politycznym ministra, zostajesz prezesem spółki i możesz dostać jeszcze bonus w postaci rady nadzorczej. Tu na przykład mogę przytoczyć pana prezesa Marciniaka, prezesa Tarnowskich Azotów, który był dawnym przyjacielem ministra Grala, później zasiadał w jego komitecie politycznym przy ministrze, no a teraz jako prezes jeszcze dorabia w jednej spółce, córce, w radzie nadzorczej. Kolejna sprawa. Kolejna zasada. Jeśli jesteś kolegą ministra, dostajesz kierownicze stanowisko. No tutaj niedawno mieliśmy taką prezentację kolegów ministra Grabarczyka, kiedy była badana sprawa kolegów ministra Nowaka. Były podawane liczne przykłady kolegów ministra Grada. To jest również jedna z tendencji. Szósta zasada. Jeśli miałeś firmę, przepisujesz ją na rodzinę lub żonę, z którą przez sąd dokonuje się rozdzielczości majątkowej, a firmy dostają intratne zamówienia. Były opisywane sprawy dotyczące choćby pana Misiaka, czy żony ministra Grada, która ma rozdzielność majątkową z ministrem. Minister twierdzi, że żona nie pomaga, a że to, że firma świetnie się rozwija, jest zupełnym przypadkiem. No zupełnie przypadkowo ta firma wygrywa różne
kontrakty, a nawet czasem bez przetargu dostaje ogromne zlecenia. W tej chwili obroty tej firmy są rzędu dziesiątków milionów, a może nawet już w tej chwili setek milionów złotych, głównie na kontraktach państwowych. Kolejna, siódma zasada, jeśli finansowałeś kampanię wyborczą posła Platformy Obywatelskiej, to możesz liczyć na Radę Nadzorczą dla rodziny. Tu można przypomnieć sprawę Chlebowskiego, Grzebyckiego, załatwiania choćby córce pana Sobiesiaka. Szanowni Państwo, przed wyborami miało być świetnie, miał być Euroland. No, jak widać, jest Tarantuloland. Głównym tarantulą jest premier Donald Tusk, a koledzy z Platformy Obywatelskiej stosują, można powiedzieć, pewną zasadę pająków. Najpierw łapią spółki w sieć, otaczają ją siecią powiązań członków Platformy, działaczy Platformy, przyjaciół, kolegów, a później wysysają z tej spółki różne korzyści. A na koniec można powiedzieć, że spółki jak wydmuszki będą sprzedawane za grosze. Szanowni Państwo, to wszystko pokazuje, jak wielka skala w Polsce jest. Tutaj jest narysowanych kilkanaście spółek, co do których były opisywane sprawy. PKP, Lasy Państwowe, Tarnowskie Azoty, Telewizja Polska, Naftobazy, Orlen, Lotos, te wszystkie KGHM, gdzie w spółkach córkach znaleźli zatrudnienie liczni członkowie rodzin posłów Platformy Obywatelskiej. Tych spółek można by właściwie, analizując każdą z nich, wymieniać, do której jaki nominat polityczny został skierowany, a często są to nominacje bez konkursu, bez kwalifikacji, choćby w PKP, kiedy podawano, że stanowiska otrzymywali ludzie związani z Platformą, bez kwalifikacji, ale za to byli fachowcami od marketingu. Szanowni Państwo, my obiecujemy, że ta sytuacja się zmieni. Mamy nadzieję, że po następnych wyborach ta pajęczyna obywatelska, która oplotła siecią powiązań rodzinno-koleżeńskich, zostanie zdjęta i polskie spółki będą mogły żyć i rozwijać się w sposób